A dzisiaj, kochani, w Klubie Marudnych Zaczytanych Ciotek powieść, która nawiązuje do kultowej już Carrie Stephena Kinga, a która sprawdzi się nie tylko dla młodszych czytelników. Hej, hej, moi drodzy, w ten spokojny grudniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Niemal zimowy już weekend to jest idealna okazja, by zaprosić Was na kolejne spotkanie Klubu Marudnych Zaczytanych Ciotek. Jedna sroka smutek wróży Katriny Leno od wydawnictwa Zielona Sowa to jest, słuchajcie, jedna z tych powieści, które naprawdę potrafią zbić czytelnika z tropu. Autorka stworzyła tutaj bardzo fascynujący koncept wyjściowy, by poprowadzić fabułę w taki sposób, że zupełnie się jej nie spodziewamy. Życie nastoletniej Magpie Louise zmieniło się w ciągu roku nie do poznania. To już nie jest ten sam dom, to już nie jest ta sama rodzina, to już nie jest nawet ta sama dziewczyna. Rodzice rozstali się z Hookiem, matka zapija teraz smutki i upokorzenia. Starsza siostra natomiast zerwała kontakty i nie odzywa się nawet do Magpie. A najlepsza przyjaciółka porzuciła ją po incydencie, który naznaczył Magpie niewidzialną skazą. Nastolatka jest teraz cieniem samej siebie. Pragnie uciec, więc na papierze, słowami, tworzy krainę, którą nazywa Niedaleko. To ulepszona, idealna kopia jej niedoskonałej rzeczywistości, która pewnego dnia ujawnia się w prawdziwym świecie. Ale Magpie jednak potrafi wykorzystać ją tylko w jeden sposób. Zamierza się zemścić, tak by znów ktoś ją zauważył. Jak dobrze wiemy, życie nastoletnich dziewcząt potrafi być dokuczliwe. Problemy dorastania, pierwsze miłosne wzloty i upadki, przyjaźnie na śmierć i życie, które z dnia na dzień potrafią obrócić się w pył. Do tego burza hormonów, która wcale nie ułatwia zadania. Co więcej, raczej podbija stawkę i to przetrwanie każdego dnia. Katrina Leno na dokładkę dodała tutaj bardzo smutną i przygnębiającą codzienność. Ukazała tutaj rozpadającą się rodzinę w chaosie i samotność nastolatki po traumie, która nie umie, nie potrafi, nawet nie wie jak uwolnić się z niej. Autorka dała jednak swojej bohaterce możliwość ucieczki. Wyobrażony świat, który ożywa, bez tej bajkowej, perfekcyjnej krainy nagle stać się żywym narzędziem zemsty. Co ciekawe, początek Jedna sroka, smutek wróży nie przygotowuje wcale czytelnika na to, co się wkrótce wydarzy. Na to zniszczenie i na tę rozpacz, które obudzą w nastolatce nieznane dotąd pokłady siły. Nie będzie tutaj miejsca ani na przeprosiny, ani na wybaczenie. Na to jest już po prostu za późno, kiedy zostało zranione ciało i strzaskana dusza. I kto z Was tutaj właśnie pomyślał o Carrie Stephena Kinga, ten idzie bardzo dobrym tropem. Widać, że Katrina Leno inspirowała się tą kultową już powieścią Mistrza Grozy, ale nadała jej bardzo współczesny kierunek i swojego własnego wyjątkowego sznytu. Przed Wami opowieść o wykluczeniu, o samotności, o bólu, ale także o milczeniu, które musiało zostać przerwane za wszelką możliwą cenę. Bez względu na konsekwencje. To, słuchajcie, jest wyjątkowa pozycja dla starszych nastolatków z pewnością, również dla wszystkich czytelników z Klubu Marudnych Zaczytanych Ciotek, którzy lubią właśnie trochę lżejsze, mniej intensywne powieści, które czyta się jednym tchem, a które wciąż robią wrażenie. Jedna sroka smutek wróży do wygrania dla Was od wydawnictwa Zielona Sowa. Chciałam się Was zapytać, która młodzieżowa historia filmowa, książkowa, serialowa, growa jest Waszą ulubioną i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 10 stycznia. I słuchajcie, ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Zostanie on powiadomiony osobną wiadomością, a wyniki konkursu znajdziecie pod tym konkretnym filmem właśnie. Bardzo lubię, kiedy niby obyczajowa opowieść zamienia się właśnie w taką brutalną, pełną przemocy historię, która zaskakuje na każdym kroku. Taka jest właśnie Jedna sroka, smutek wróży. Jedna z najciekawszych młodzieżówek tego roku z pewnością. Możecie sobie o niej również poczytać na blogu Wielkiego Buka, jeżeli macie ochotę. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Niech Was nie ominie tylko prezentownik książkowy. Ponad 90 książek, nie tylko na Mikołajki, nie tylko na Święta Bożego Narodzenia. Są to propozycje absolutnie uniwersalne dla Waszych bliskich, a także i dla Was. Co więcej, jeżeli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. To jest kanał literacki, książkowy. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!